Cześć, witam was wszystkich serdecznie na kolejnej lekcji. Dzisiejszym tematem będą zmiany, jakie nastąpiły w Rosji na przełomie XVII i XVIII wieku, a także wojna północna, jaka miała wtedy miejsce, tak zwana Wielka Wojna Północna. Ale jak, znaczy zawsze sobie mówimy o takim, robimy sobie taki wstępik, jak do tego wszystkiego doszło, tak jak pamiętacie, podzieliliśmy sobie w którymś momencie kraje na takie, na dwa rodzaje. Te na wschód od łaby i te na zachód od łaby, bo one się inaczej rozwijały. No i teraz sobie do tego nawiążemy, gdyż kraje na wschód od łaby w XVI wieku rozszerzały przywileje szlacheckie kosztem władzy królewskiej i uprawnień innych stanów. Tak się działo m.in. w naszej Rzeczypospolitej, obojga narodów w Czechach, Saksonii, Brandenburgii, Mecklenburgii, a nawet i na Węgrzech i dziedzicznych krajach Habsburgów Austriackich. Inna sytuacja miała jednak miejsce w księstwie moskiewskim, w którym w zasadzie nigdy nie wykształci się taki typowy, taki, taki typowy system stanowy. Tam wobec zagrożenia, jakie ciągle stanowili Tatarzy, władza księcia była zawsze bardzo silna, umacniana sukcesywnie przez kolejnych władców. Szczyt tej władzy osiągnięto za Iwana IV groźnego, jednak po jego śmierci w czasie tzw. Wielkiej Smuty, tak jak pamiętacie mówiliśmy sobie o tym, na jednej z lekcji, mieliśmy wtedy te Dimitriady, obsadzanie tronu carskiego. Wtedy ta władza znacznie obsadła, osłabła na rzecz Bojarów, czyli lokalnej szlachty i ich organu przedstawicielskiego, czyli dumy. Impulsem do zmian, jakie miały nastąpić w Europie Środkowo-Wschodniej było zagrożenie ze strony Szwedów. Wtedy stopniowo wykształciła się nowa forma ustroju, tak zwany absolutyzm. On został wprowadzony w Rosji, Austrii i Brandenburgii, Prusach, czyli tym nowym kraju, który nam się utworzył. Powiemy sobie o nich wszystkich, o tych wszystkich krajach, jak to u nich wyglądało w różnych filmikach. Z czasem w XVIII wieku od jego połowy w zasadzie przyjął on formę tzw. absolutyzmu oświeconego, w którym to władca miał się stać służącym społeczeństwa dla dobra ogółu, miał przeprowadzać reformy w celu wzmocnienia wojska, rozwoju oświaty, gospodarki, miał się opowiadać z, oczywiście za tolerancją religijną i miał, być, miał się kierować zasadami humanitaryzmu w sądownictwie. W Rosji, bo na niej się na dzisiejszej lekcji skupimy, w XVII wieku Rosja była jednym z najbardziej zacofanych krajów w Europie, jednak stopniowo zwiększała swoje terytorium i rosła w siłę. Kolejne terytoria zdobywała nie tylko na wojnach z Rzeczą Pospolitą i Turcją, ale także przez swój rozwój terytorialny na wschodzie, w którym dotarła aż do Pacyfiku. Tak jak, znaczy tak jak wiemy, Rosja do teraz jest tak szeroka, jeśli chodzi o swoje terytorium. No wtedy jeszcze nie była aż tak wielka, nie miała tych wszystkich granic, co dzisiaj, ale no była już olbrzymia, była największym państwem w Europie. Ale miała swoje minusy. Miała duży potencjał handlowy, głównie to było futro, zboże i drewno, jednak miała tylko jeden port w Archangelsku nad Morzem Białym. Tutaj widzimy Weissesmer i Archangelsk nad Morzem Białym. I tutaj były problemy, żeby się przedostać do Bałtyku, często cieśniny skute lodem, a jedyny... Port, który miała wcześniej nad, Bałtyką, nad Bałtykiem, port w Narwie, został przejęty na początku XVII wieku przez Szwedów. No i potrzeby, w XVII wieku potrzeby wojenne Rosji sprawiły, że utworzono stałą armię złożoną z pułków strzelców, jakichś jednostek kozackich, a także jednostek cudzoziemskich złożonych z najemników. No i powolne uspokajanie sytuacji wewnętrznej sprawiło, że dynastia Romanowów, która rządziła w Rosji, powoli wzmacniała swoją siłę. I rewolucji dokonał ten oto człowiek prezentujący się, myślę, że bardzo wspaniale okazale na tym obrazie. Nie wiem, bardzo mi się podoba ten portret. Piotr I Wielki. Przejął on tron Rosji w 1682 roku. Jak widzicie był wtedy bardzo młody, miał 10 lat. I realną władzę dopiero zdobył 7 lat później, w wieku 17 lat. On w młodości podróżował sobie do Europy Zachodniej, bywał w krajach niemieckich, Anglii czy Holandii i zafascynował się tamtejszym rozwojem. Podobało mu się, jak tam ludzie żyli i zastanawiał się, czemu w Rosji tak nie może być. Dlatego chciał bardzo, chciał bardzo Rosję do takiego stopnia cywili, cywilizacyjnego popchnąć, zaczął wprowadzać w niej reformy ale uważał, że tutaj najważniejsze będzie, obecnie najważniejsze dla Rosji jest zyskanie jakiegoś dostępu do Bałtyku, ale w tym celu musiałby zaatakować Szwecję. Dlatego zawar sojusz z Danią i Saksonią i razem z nimi rozpoczął tak zwaną Wielką Wojnę Północną, która trwała w latach 1700, 1700, 1721 mamy, w tych latach mamy Wielka... Wielką, wielka wojna północna. Okej, okay, mamy wielką wojnę północną, ale o co w tym chodzi? Przeciwnikiem Piotra I Wielkiego jest Karol XII, władca wtedy król Szwecji, który najpierw niszczy siły duńskie, a potem rusza przeciwko Rosji. Rozgramia Rosjan, którzy mieli czterokrotną przewagę w bitwie pod Narwą w roku 1700. 1700, bitwa pod Narwą. Bitwa pod Narwą. Czyli widzimy, że początek wojny, a Rosjanie już dostają mocno w tyłek, ale Piotr się na tym nie załamuje, pomimo że rozbija także siły saskie Augusta II, który pomaga wtedy Rosji, znaczy widzi trochę interes Polski, chciał coś zyskać na inflantach rozbija siły Augusta II pod Rygom no i zapowiada się, że król szwedzki wygra tę wojnę bardzo szybko jednak te klęski nie zniechęcały Cara kiedy Karol II był zaangażowany w wojny na terenie Polski zresztą tutaj widzimy to na tej mapie pierwszego, początkowego okresu wojny widzimy ruch wo wojsk rosyjskich, e, ruch wojsk e, szwedzkich, tutaj widzimy dużo wojen e, w Polsce, wtedy w Polsce także mamy dość niezły, byśmy powiedzieli, burdel, dlatego, bo e, tworzy nam się wojna domowa w latach 1704-1706 mamy w Polsce wojnę domową, e, powstaje Konfederacja Sandomierska, w 1705 roku z kolei Stanisław Leszczyński jest obwołany królem, a niektórzy wspierają nadal Augusta II i mamy niezły Bajzel. Tutaj e, e, mamy dwa stronnictwa, jedni chcą e, walczyć e, z Rosją, tutaj Stanisław Leszczyński na przykład zawiera sojusz z kolei ze Szwecją, mamy różne armie, no i się robi bardzo e, nieciekawie, Rosja zwiększa swoje wpływy też w Polsce, no ale w tym całym, e, w, ty, w tym okresie Rosja odnawia swoją armię, e, z, w tym razem tworzy ją z dożywotnio wcielanych rekrutów, Także wtedy Piotr I Wielki organizuje pierwszą w historii Rosji taką naprawdę flotę wojenną z prawdziwego znaczenia, a także tworzy sieć manufaktur, które mają produkować bardzo dobrą broń. I w ten sposób siły carskie także atakują Szwedów przez partyzantkę, którą wspierają na terenach Rzeczypospolitej. No Szwedzi wtedy zajmują dużą część Rzeczypospolitej, zajmują na przykład całą Wielkopolskę, ale zdają sobie sprawę, że muszą w końcu pokonać ostatecznie Rosję. Wtedy do Karola XII dołącza także hetman kozacki Iwan Mazepa, który liczy oczywiście na uzyskanie przez Ukrainę niezależności, jednak Szwedzi się strasznie osłabiają przez to, że po pierwsze rozdzielają swoje siły, rozpraszają je, dodatkowo pojawia się surowa zima, rosyjska zima, która zawsze wszystkim daje w historii w kość. I w 1709 roku mamy bitwę pod Połtawą, 1709 bitwa pod Połtawą, która stanowi przełom, jeśli chodzi o, o tą wojnę. Dlatego Szwedzi w niej przegrywają, Rosja zyskuje na znaczeniu i przechodzi tak naprawdę do kontrofensywy, którą możemy sobie tutaj zobaczyć na mapie. Ofensywę. Rosja szykuje atak na Finlandię. Po pierwsze Rosja wtedy wygrywa wojnę z Turcją, w 1713 roku podpisuje pokój i wtedy przerzuca swoje siły, przygotowuje atak na Finlandię. I w tym ataku no, on się oczywiście udaje Rosja także tutaj wzmacnia swoją flotę bałtycką wygrywa kolejne wojny morskie Szwedzi przegrywają w zasadzie wszędzie Rosjanie desantują się już na Szwecję i w tej sytuacji zawarty zostaje w 1720 przepraszam jeszcze mamy bitwę pod Granham to jest taka bitwa morska po której Szwedzi ostatecznie uznają swoją porażkę możemy sobie ją też zapisać 1700 20. Bitwa morska pod Granham. Granham. No i 1721. W takiej sytuacji jest podpisany. Mamy pokój w Nestad. Zgodnie z tym pokojem, tak jak widzimy sobie trochę na mapie, Rosja uzyskuje inflanty wraz z Rygą, Estonię, Ingryę i część Kareli i zyskuje w ten sposób nie tylko szeroki dostęp do Bałtyku, ale i wspaniale rozwinięte obszary jakimi były właśnie te inflanty. Niemcy wtedy którzy pochodzili z tych inflant, przerzucili się, jako, przerzucili się do Rosji jako jej przyszła elita urzędnicza na dworze Cara. Rosja w ten sposób po tej wojnie stała się mocarstwem. I zaczęła ogarniać swoimi wpływami bardzo mocno słabą już Rzeczpospolitą, po tej wojnie już w ogóle jeszcze słabszą. Znowu zniszczoną gospodarczo, znowu wojny się, znowu wojny pojawiały się na naszym terytorium, przetoczyły się na, przez nasze ziemie. Ale Car nie próżnował nawet w trakcie wojny, jeśli chodzi o reformy. Przystąpił do dalszej modernizacji Rosji, stworzenia jej na wzór zachodni. Tutaj taka ciekawostka, między innymi golił on brody golił on brody bojarom którzy nosili jako symbol prawosławia bardzo wysokie takie brody nosili takie staroświeckie jak na tamte czasy ubrania kazał on im nosić stroje zachodnioeuropejskie i brutalnie kazał golić te brody, które zapuszczano często wiele lat, to był taki jeden symbol reformacji oni, oni mieli teraz szlachta, miał wyglądać na wzór europejski nie tak zacofanie jak wcześniej, car zwiększał swoje uprawnienia, zlikwidował tą dumę bojarską, powołał w zamian za to senat rządzący, który miał być, który był organem kolegialnym i on się zajmował kontrolowaniem wszystkich urzędników oraz przygotowywaniem jakichś projektów ustaw, pełnił także rolę Sądu Najwyższego. Powstały wtedy nowocześnie zorganizowane ministra, ministerstwa, tak zwane kolegia. Zlikwidowano za to całkowicie samorządy terenowe, stworzono w zamian za to scentralizowaną administrację, na czele której stali gubernatorzy, którzy bezpośrednio podlegali e, carowi. Całą szlachtę z kolei zaangażowano sprytnie w służbę państwu i teraz szlachcic miał tylko trzy drogi rozwoju do wyboru. E, wojskową, urzędniczą lub duchową. No i wiadomo, że armia zawsze podlegała władcy, urzędnicy no też, ale co z tymi duchowymi? No Piotr tutaj też o to zadbał, gdyż zlikwidował poltryarchat Moskiewski, sam się ogłosił zwierzchnikiem rosyjskiej cerkwi i w ten sposób e, nawet duchowni byli mu podlegli i cała władza w zasadzie skupiała się w jego e, dłoni tutaj jeszcze nie skończył na tym swoich przemian. Piotr I Wielki, gdyż między innymi przeniósł on stolicę w 1712 roku z Moskwy do zbudowanego na nowo miasta Petersburga, które zresztą no niestety o, tutaj go widzimy lepiej, tutaj mamy Petersburg. No Petersburg to do siebie, że został wybudowany na bagnistym terenie, przez to pochłonął, jego budowa pochłonęła wiele ofiar. I był na tyle wyjątkowy, że był jedynym, w odróżnieniu od Moskwy był miastem całkowicie murowanym. I żeby podkreślić tę wyjątkowość, Piotr I nawet zakazał znoszenia innych budynków murowanych w Rosji. Taka ciekawostka. No, Petersburg był bardzo piękny, miał być stolicą taką nowej tej Rosji, nowoczesny i tak dalej, i tak dalej na wzór europejski. zapiszmy to sobie może 1712. Przeniesienie... Wiesienie stolicy z Moskwy z Moskwy do Petersburga Tutaj widzimy także na tym zdjęciu właśnie posąg Piotra I Wielkiego, który znajduje się w Petersburgu. Car dbał także o rozwój oświaty, wprowadził nowy, prostszy krój pisma, tak zwaną grażdżankę, która zastępowała cy cyrylicę. Zapiszemy to sobie. Grażdżanka. Ona zastępuje nam cyrylicę. No, jest używana do teraz, oczywiście na przestrzeni setek lat została teraz też zmieniona, ale miała ją on trochę, trochę upraszczać, zresztą przyjęły ją także inne kraje. Otworzył także car wiele szkół, głównie to były szkoły inżynieryjne, wojskowe, medyczne, prawnicze, nie, nie było już tutaj mowy o teologii, tak jak no, w Rzeczypospolitej. Także kierował się oczywiście zasadą merkantylizmu, jak większość później takich władców oświeconych, wspierał rozwój handlu, manufaktur. No i to wszystko zostało zwieńczone przez niego w 1721 roku, kiedy to przyjął tytuł czy Piotr. Pierwszy wielki, już za życia nazywano go wielkim przyjmuje Moje tytuł cesarza. Wcześniej był carem, teraz uznał się cesarza, czy też y, imperatora Wszech Rosji. No i umiera w 1725 nasz Piotr. Y, zostawia państwo bardzo silne znaczy na pewno zmienione na lepsze państwo które jeszcze nam namiesza w Europie i ma bardzo dużo możliwości rozwoju jak to zostanie wykorzystane no pewnie się już domyślacie Dziękuję wam za uwagę to by było na tyle jeśli chodzi o tą lekcję no i do usłyszenia ponownie trzymajcie się cześć jeśli spodobał Wam się filmik, zachęcam do subskrypcji naszego kanału, a także do polubienia naszego fanpage'a na Facebooku wpisując facebook.com ukośnik naukę W razie pytań prosimy o kontakt przez a.plus.contaktmałpa.gmail.com lub wiadomość na Facebooku. Dziękuję za Waszą uwagę.